Moi drodzy, witam was w ten przepiękny, przecudowny dzień, a to wszystko dlatego, że znajdujemy się oczywiście z powrotem na Milionowicach, więc ten dzień nie może być inny niż po prostu fantastyczny. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ to, co za chwilę wam powiem, powinno wam po prostu rozsadzić głowę. Ale tylko w przenośni. Tak naprawdę nie chcę, żeby cokolwiek wam się stało, ale spokojnie, wszystko pod kontrolą, ponieważ Maciuch Budowniczy wchodzi do akcji. Ale musicie przyznać, że to miasto wygląda po prostu fantastycznie. To ja mogę po prostu tutaj stać i nic nie robić. Ręce mam tutaj, nic nie robię. Patrzcie, mogę nawet kliknąć o tak, żeby nic po prostu nie przeszkadzało temu widokowi na Milionowice. Ale dobra, do rzeczy, ponieważ mamy dzisiaj naprawdę pełne ręce roboty i wy jeszcze nie wiecie, jak bardzo one będą pełne, więc ja muszę sobie zejść, tylko tutaj ja nie mogę za bardzo skakać. A, pamiętam, że tutaj można było zaskoczyć, no właśnie, tylko że tutaj trzeba dobrze wcelować i nie trafić akurat w lilię, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Na całe szczęście mam już respawn point tutaj w Milionowicach. No i co ja wam powiem, moi drodzy, no we wczorajszym odcinku, czyli pierwszym powrotnym na Milionowice, udało mi się obejść bez zginięcia. No niestety ten odcinek, no co ja wam poradzę, no zaczyna się tak jak się zaczyna, ale to w niczym nam nie przeszkadza, ponieważ wczoraj troszeczkę wam wspominałem o tym, że chcę tutaj zrobić jeden pewny gigantyczny projekt, więc ja już lecę w to miejsce. W ogóle tutaj mamy krokodyla karuzelę, co ty robisz, człowieku? Ej, jakie duże lilie, ja cię ksunę, pierwszy raz ją widzę, że jest na... Ej, ty mnie atakujesz? Yo, yo, nie, on mnie pożarł! Oj, on mnie zabrał! On mnie w sensie... Co? Co tu się dzieje w ogóle? Co? Ja nie wiem, czy ja chcę na pewno wracać na te Milionowice. Okej, moi drodzy, teraz po prostu szybka akcja. Już będę do końca życia wiedział, że krokodyli należy się bać. Ja wiem, że to jest dosyć intuicyjne, ale ej, serio, no nie wiedziałem, że taki typek będzie mnie gonił. No jakieś magiczne lisy mnie nie gonią. Jakieś słonie. Ej, słoń w normalnym życiu też by was zaatakował, no nie? A tutaj nie atakują, więc pomyślałem, ej, no kurde, krokodyl? Może nie zaatakuje? No patrzcie na tego zioma bizona! Przecież on też by cię zaatakował w prawdziwym życiu. Najprawdopodobniej po to ma chyba rogi, a tutaj normalnie chillera, on se je trawę. Jakiś magiczny lis! No dobra, lisy normalnie nie atakują, ale on jest magiczny. To wiecie, o co chodzi. Po prostu teraz będę pamiętał, żeby krokodyli się jednak bać, bo nie tylko cię zaatakują, ale on cię w ogóle może chwycić i ja wtedy nie mogłem się ruszać. Okej, moi drodzy, jesteśmy na miejscu. Mam siekierkę, którą zaraz będziemy robić fajne rzeczy. Patrzcie, jak to się szybko ścina. Oj, to będzie naprawdę dobra robota, ale zanim to, chcę wam powiedzieć, że polubiłem dzisiaj ponad 530 komentarzy. Tyle zostawiliście pod ostatnim odcinkiem, gdzie mówiłem, że każdy komentarz dostanie serduszko. I oczywiście każdy komentarz dostał serduszko. Ponad 530 na ten moment, kiedy ja to nagrywam. W tym momencie, kiedy wy to oglądacie, albo jeszcze kilka godzin później, pewnie jest ich nawet więcej. Więc w tym odcinku, słuchajcie, nikogo nie pozdrawiam. Było kilka osób, które zostawiły całą masę komentarzy. Kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Takich osób było kilka, więc ja nie chcę się bawić w takie, wiecie, przepychanie, że kto zostawi więcej komentarzy, ten dostanie pozdrowienia. Nie, nie, nie. Po prostu każdy komentarz dostaje polubienie i w pewnym momencie, jeżeli utrzymacie tę tendencję, to trzeba będzie to przerwać, bo wyobraźcie sobie, że na przykład mam do polubienia 2000 komentarzy albo więcej. Wtedy po prostu nie będę w stanie tego zrobić. Ale póki co jeszcze to zostawiamy. Jestem ciekawy, ile maksymalnie będziecie w stanie, słuchajcie, z tego wycisnąć. Więc zostawiajcie komentarze. Każdy komentarz zostawia, dostaje oczywiście serduszko, no i zostawcie suba, bo tutaj mamy odcinki daily, wróciliśmy do Milionowic, no i oczywiście łapeczka w górę, także słuchajcie, żeby docenić, że filmik się pojawił. Jeżeli po prostu się cieszycie z powrotu Milionowic, o, no to wtedy łapeczka w górę oczywiście będzie bardzo dobrym tego wyznacznikiem, także zostawiacie subskrypcję, łapeczki i komentarz, żeby dostać serduszko. No dobra, a co ja tutaj właściwie robię, ponieważ jest sobie las przy Milionowicach, a ja go tak po prostu bestialsko wycinam w pień, a raczej wycinam po prostu pnie, no nie? Wiecie, o co chodzi. Tak czy siak, moi drodzy, przechodzimy do robienia zoo. Stwierdziłem, że nie ma tutaj absolutnie na co czekać. Wiem, że chłopaki też tutaj już na serwerze są, ale ja ich jeszcze nie widziałem, muszę się z nimi zgadać. A ja wam powiedziałem, że chcę stworzyć największe możliwe zoo, w którym będzie absolutnie każde dostępne w tej wersji Minecrafta zwierzę, a przypominam, że gramy na modach i tutaj bardzo ważna rzecz. A usiądę sobie przy ognisku, bo się troszeczkę zmęczyłem, jednak troszeczkę drzewek wyciętych, a to nie jest taka prosta robota, choć z tym modem, który sprawia, że wycinasz jedno całe drzewo, rozwalając tylko ten najniższy klocek, no to jest po prostu poezja. Tak czy siak, mam tutaj książkę i żeby nie było, że to jest jakiś cheat, ta książka była w moim ekwipunku, kiedy się tutaj zrespiłem na Milionowicach. Wiecie, o co chodzi, kiedy po prostu tutaj byliśmy. Tak czy siak,
Tak, moi drodzy, to jest książka Wielka Księga Zwierząt. I tutaj jest to po prostu taki, powiedzmy, katalog tych zwierząt, które są z modów. Ponieważ jest taka dziwna akcja, że są tutaj na przykład jakieś specjalne rodzaje krów. Co widzieliście we wczorajszym odcinku? Były krowy, które miały dziwne nazwy, była na przykład krowa albinos. I tej krowy tutaj nie ma, ale poza tym macie trzy strony przeróżnych zwierząt i z tego będziemy sobie korzystać, ponieważ na przykład, patrzcie, mamy sobie muchę, wchodzisz sobie w muchę i możesz sobie o niej troszeczkę poczytać, na przykład, że irytujący owad powszechne w całym świecie, czyli na każdym biomie można ją spotkać, ale idziemy sobie dalej i na przykład mamy, nie wiem co to jest, ale to jest spaczona żaba i tutaj, patrzcie, to olbrzymi rzadki płaz przechodzący ze spaczonych, ze spaczonych lasów Nederu, czyli ją można znaleźć tylko w tych niebieskich lasach w Nederze. No i fajnie, ale idziemy sobie dalej i mamy szopa. I tutaj pochodzący z równin i lasów. I dzięki temu katalogowi wiemy po pierwsze, jakie zwierzęta są tutaj dostępne, ale przede wszystkim, gdzie można je znaleźć. Słuchajcie, idzie noc, więc ja idę szybko do lodowca, aby się przespać, żeby moby nas tutaj nie atakowały i pokażę wam coś, co wam naprawdę rozwali zaraz łepetynę, bo w tym katalogu, oprócz muchy czy szopa, są jeszcze zdecydowanie, ale to zdecydowanie bardziej ciekawe, nie wiem, jakby to powiedzieć, gatunki. Okej, tak więc moi drodzy, sami zobaczcie, co my tutaj mamy, ponieważ mamy na przykład szkarłatnego komara. No i co to jest szkarłatny komar? Zapytacie się, nie mam pojęcia, ale występuje w szkarłatnych lasach Nederu, czyli również będzie się trzeba po niego udać do Nederu. Mamy tutaj słoneczny ptak, no i wygląda naprawdę ciekawie, ale co my tutaj mamy? Wznoszącego się nad najwyższymi górami, czyli w górach trzeba go szukać. Sami widzicie, że tutaj tych biomów będziemy odwiedzać całą masę. Żeby znaleźć te wszystkie zwierzęta, to będzie po prostu bardzo ciężkie zadanie, wymagające dużej ilości pracy i po prostu bardzo dużego czasu, bo żeby przejść te wszystkie biomy, żeby sprowadzić je liną najprawdopodobniej, no bo nie wiem, czy takiego łosia, jak już znajdę na śnieżnej tundrze albo śnieżnej tajdze, czy ja go mogę liną sprowadzić, tak powinno to wyglądać. Ale na przykład mamy karalucha i czy karalucha mogę już sprowadzić liną? Tego nie wiem, czy mam go zebrać do słoika? Mam nadzieję, że to jest tutaj napisane, no nie? Że tutaj będę mógł to wyczytać, ale idziemy dalej, bo to nie jest najciekawsze, patrzcie na przykład na to! Co to jest? Żebro pława! LOL! W sensie nieskomplikowane, galaretowate stworzenia, które znajdują się na granicy definicji życia zwierzęcego, ale można je znaleźć nocą w zamarzniętych oceanach. O, fajnie. Co my mamy dalej? Lewiatan. Co to jest? To jest dinozaur jakiś! Magmowe gady pokryte czernitem, które można znaleźć w wielkich jeziorach lawy. Okej, czyli też to jest z Nederu. Co my mamy tutaj jeszcze? Aha. Króligrzyb, czyli królik gigantyczny, spaślony, który ma czapkę z muchomora. No, no, mega fajnie. Co? Ej, co to jest? Co to jest? Spaczony komar! Przecież to jest komar 4D na sterydach jeszcze! Ale dobra, widzę, że on też jest z Nederu, więc póki co nie musimy się nim przejmować. Co to ma być, słuchajcie? Enderofag. To wygląda jak wirus, w sensie wygooglujcie sobie, jak wyglądają wirusy. Tak wyglądają wirusy. O co tutaj chodzi? Mroźny łowca, przecież to jest jakiś jednorożec smok. Ja cię kręcę, więc widzicie, nasze zoo to nie będzie zwykłe zoo. To będzie zoo, tak jak powiedziałem o tym komarze, 4D na sterydach, więc potrzebujemy naprawdę dużo pracy. I cała ta moja wycinka właśnie na tym polega. Chciałem na początku zrobić moje zoo na mojej górze, natomiast moja góra jest zdecydowanie za mała. Jeżeli chcę mieć tutaj co najmniej jednego przedstawiciela, najlepiej byłoby mieć więcej niż jednego przedstawiciela, wiecie, dwóch co najmniej, w każdej zagrodzie, tych zwierząt mamy kilkadziesiąt. Te zagrody chcę, żeby one były ładne, żeby one nie były po prostu były, tylko żeby one naprawdę były eleganckie i stylowe. Do tego mają być alejki pomiędzy nimi, żeby się fajnie po prostu chodziło, żeby to fajnie wyglądało. No to my naprawdę potrzebujemy... Wow! Potrzebujemy dużo miejsca. Ej, co jest grane? Dlaczego tu jest stojak na zbroję z całą kolczastą setem? Nie wiem, o co chodzi. Więc znalazłem sobie tutaj miejsce pomiędzy lodowcem Abry a zamkiem Elvisa, ponieważ tu jest las niewykorzystany przez nikogo i uważam, że to będzie bardzo spoko. Oczywiście, jak ja, słuchajcie, wytnę gigantyczne pole w pień, to nie będzie wyglądało zbyt atrakcyjnie, ale spokojna wasza rozczochrana, my tutaj będziemy budować coś genialnego, a... Tak szczerze mówiąc, oj, tutaj widzę, że coś się zbagowało, ale spoko, to nie jest problem. Tak na dobrą sprawę, to ja myślę, że tutaj bez pomocy
pomocy Elvisa się nie obędzie. Ja na razie robię, wiecie, najbardziej podstawową robotę, ale ja chcę, żeby to naprawdę było dopieszczone, po prostu przepiękne miejsce. To ma być projekt mojego życia. Jeżeli wracamy na Milionowice, to ja chcę zrobić coś, co po prostu wszystkim rozwali łepetyny, jak tutaj wejdą i zobaczą. To oczywiście to potrwa, no nie? To nie będzie gotowe już zaraz, już jutro. Ale spokojnie, wszystko będzie ok. Zbieramy przy okazji dużo drewna, którego to drewna będziemy potrzebować przy budowie tego, więc to też ma swoje plusy. Później sadzonki ewentualnie gdzieś, słuchajcie, zasadzimy, bo pamiętajcie, drzewa trzeba sadzić. Nie tylko wycinać, ale trzeba też sadzić. Dobra, tak czy siak. Ej, naprawdę, ja już wyciąłem sporo. A, wow, myślałem, że to jest jakiś mob. Ale na całe szczęście nie, bo był bardzo dziwny. Czy tutaj jest jakieś drzewo? Nie, tutaj po prostu są jakieś liście. Ktoś sobie budował jakieś dziwne rzeczy. No i mam nadzieję, że chłopaki nie będą na mnie źli, że wycinam sobie to wszystko bez ich zgody. Opatrzcie, emu. Tak, więc ja już mam taki powoli plan, jak zacząć tutaj sprowadzać zwierzęta. Bardzo dużo zwierząt, jak widzicie. Respi się u nas we wiosce, w Milionowicach, albo u nas w mieście tak naprawdę, to nie jest wioska, Maciuś, co ty gadasz? U nas w mieście, albo w okolicach, tak jak na przykład to emu, tak jak ten kosmiczny lis, tak jak te bizony, tak jak te kangury, tak jak to emu, więc tego jest naprawdę sporo. Różne rodzaje owiec i krów także się u nas respią, więc będzie dobrze, a przynajmniej start mamy zapewniony, no nie? Start mamy zapewniony, bo ja chcę sprowadzić wszystkie zwierzęta, te, które są dostępne w Minecrafcie i w modach, więc ta zwykła owca, czy zwykła krowa, czy zwykła koza, one też mają u mnie być, no nie? Wiecie, o co chodzi. Więc to jeszcze będzie, będę wszystko, słuchajcie, sobie doprecyzowywał w trakcie. Na razie stwierdziłem, że tyle jest tutaj do zrobienia, że tak naprawdę nie ma na co czekać, nie trzeba robić jakiegoś gigantycznego planu. Ja ten teren muszę przede wszystkim wyciąć i go wyrównać. Dopiero później będziemy razem z Elvisem, choć Elviso jeszcze tego nie wie, będziemy tutaj robili różnego rodzaju takie nierówności, żeby to po prostu fajnie, elegancko wyglądało. Wiecie, o co chodzi. Sami zobaczcie, jaki w tym momencie mamy wycięty teren i on jest naprawdę spory, ale to jest za mało. To jest wciąż za mało. Zobaczcie, że w tej książce mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 25 na stronie, co oznacza, że mamy 75 mobów tutaj. Do tego dodajcie wszystkie, których tutaj nie ma, bo na pewno jest ich sporo. Widzę, że tutaj rzeczywiście są słonie, czy są bizony, czy są te kanogóry, więc, ale na przykład magicznego lisa już nie widzę, zwykłego lisa również nie widzę, polarnego lisa również nie widzę, no bo widocznie to są, znaczy zwykły i polarny lis oczywiście nie są z modów, natomiast ten kosmiczny lis albo jest z innego moda, albo w ogóle nie jest z modów, w sensie nie chcę tutaj palnąć głupoty, ja nie wierzę w to, że on jest tak legitnie po prostu dodany do gry, ale żeby nie było, może dodali w 1.20 czy w jakiejś tam wersji magiczne lisy, tak czy siak, po prostu on jest z czego innego, czy na przykład pandy, pamiętacie ile pand mamy rodzajów, bo tam była śmieszna panda, była chora panda, była zwykła, była brązowa, to wszystko tutaj będzie, więc my tego terenu potrzebujemy dużo większego, ale nie wszystko naraz, nie musimy wcale wybudować tego, wiecie, wyciąć pół mapy z drzew, no nie? A później się martwić o to, że ojojoj, co się tutaj stało. My możemy zacząć sobie od mniejszego terenu, zobaczyć jak dużo zajmuje na przykład jedna zagroda, choć to też pewnie będzie zależało od rodzaju, no bo takie kaczki, które widzieliśmy wczoraj w odcinku za willą agenta, no potrzebują raczej mniej miejsca niż będą potrzebowały na przykład pandy czy słonie, wiecie o co chodzi, więc to wszystko będzie wychodzić w praniu, nie ma co się tym martwić na zapas, na razie po prostu trzeba zacząć orać, a raczej bym powiedział ciąć drzewo. No i dobra, gitarka, siemanko. Na razie nie będę wycinał więcej, bo tak jak mówię, to jest po prostu bez sensu na chwilę obecną. Natomiast to, co potrzebujemy, to sobie zrobić troszeczkę, słuchajcie, skrzynek. Jedna skrzynka, to ja zrobię tutaj podwójną skrzynię, prawda? Bardzo fajnie, let's go, my friends. Zrobimy sobie skrzynię, oczywiście jedna będzie na drzewo, a druga będzie na jakieś tam pozostałości. Czyli powiedzmy, że tutaj właśnie będzie brzozowe, tutaj będzie dębowe, tu jest jeszcze jakieś inne świerkowe, więc to sobie podkładamy, pyk, 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 pyk. Pyk, podwójna, bo oczywiście tego będzie więcej, więc na razie nie chcę tego zaśmiecać. Zróbmy w takim razie, aha, no ja jednak troszeczkę by mi się, słuchajcie, przydało tego. Jednak troszeczkę, a tak nie za dużo, ale troszeczkę drewna by się jednak mi przydało. Więc zrobimy sobie jeszcze, słuchajcie, jedną podwójną skrzynię, która to będzie właśnie na całą resztę, czyli patyki, czyli sadzonki. Okej, sadzonki sobie wskakują tutaj, bo ich też mamy dużo. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy to zasadzać. Moi drodzy, trzeba również sadzić drzewa. Tutaj daję
dodajemy jakieś inne sadzonki, czy mam coś jeszcze. Jabłka również będziemy zbierać w dużej ilości, ponieważ będą z tego wypadać. Dobra, ja w takim razie, moi drodzy, idę się przespać znowu do lodowca Abry i wracamy, jak będzie już jasno. No bo po ciemaku to nie robota. Ej, patrzcie, patrzcie, jest mucha. Jest oczywiście creeper, który mi się nie do końca podoba, ale mamy muchę, czyli rzeczywiście one występują wszędzie. Ej, jak on się gibie? O co chodzi z nim? Dobra, rozwalimy go po prostu. Ej, dlaczego w ogóle mucha przy nim lata? To też mnie to trochę ciekawi, no ale okej, jest śmierdzielem, a wiadomo, że mucha lubi jak coś śmierdzi. Dobra, dobra, nie wybuchaj, nie wybuchaj, panie kolego. Panie kolego! Lolololololo! Czemu ma 0% życia i dalej żyje? To jest dziwne, ale dobra. Załatwiliśmy, słuchajcie, moba. Ja tutaj jestem po to, żeby... O, mam właśnie dirta, właśnie mam dirta po to, żeby zrobić sobie przede wszystkim łopatę. Niestety nawet, słuchajcie, nie mam jednego kamyka, co jest dziwne. Ej, a właśnie, co to są te? Co to są te? Bo to są patyki, ale to jest twing. Co ja mogę z tego robić tak na dobrą sprawę? Czy ja na przykład mogę tego użyć? Aha, nie, z tego robię dwa patyki. Fajne. Nie wiem, czy to jest tak samo z moda, czy nie z moda. Tego wszystkiego będę się dowiadywał, ale nie jest to najważniejsze w tym momencie. No, mam drewnianą łopatę. Straszna bieda, ale jestem tu po to, żeby wyrównać trochę ten teren. Generalnie ja chcę zachować jego... nierówność, ale no taki klocek na przykład wystający, no to jest tragedia. Czy na przykład tutaj, słuchajcie, również musimy to zabudować, no bo to nie wypada. No nie, no kolejny śmierdziel, słuchajcie, idzie. No ja cię sunę, ja cię kręcę, panie kolego, chodź się tutaj naparzać. Ej, właśnie, ja tą zbroję, to ja w ogóle powinienem przyodziać ją, nawet dla samego armoru, bo ja tutaj jestem póki co biedny. Dobra, critical hit, let's go. Dobra, czy ja mogę to zabierać, czy nie mogę? To trzeba łapką zrobić, prawda? Okej, to akurat mam. Czego nie mam? Nie mam spodni i nie mam oczywiście butów, bo tutaj sobie zajmowałem od kogoś kaskę, dirta też wziąłem od Abry z lodowca. Ale, no wiecie, no chyba się nie obrazisz, że zabrałem mu tam tak dirta czy czegoś. No nie powinien się o to obrazić. No ja bym, wy byście się obrazili, ja bym się nie obraził. No to jest tylko dircik. Zresztą on nawet nie wiedział pewnie o jego istnieniu po takim czasie. Dobra, rozwalamy w takim razie, żeby też kilka klocków zebrać. Na szczęście łopata drewniana działa niezawodnie. Po co ci diamentowa łopata, jak możesz mieć drewnianą? Zastanów się następnym razem, kolego i koleżanko. Dobra, rozwalamy tutaj klocek, tutaj sobie rozwalimy dwa. Zaraz to jeszcze otoczymy jakąś furtką i damy wszędzie znaczki. W sensie znaki, czyli te... Wiecie, jak to się nazywa? No, tabliczki, no, tabliczki. Czy ja chcę tę wodę zabudowywać... Tak, to be honest, to powinienem ją zabudować z tego względu, że są oczywiście wodne moby. Mamy ich całkiem dużo, na przykład grzechotnik taki nie jest, no nie? Ale na przykład kapucynka również taka nie jest. Ale co innego, taki blobfish. Blobfish to galaretowate ryby występujące w najgłębszych oceanach. No i taki ziomek, on pewnie będzie potrzebował trochę wody, czyli na przykład aksolotle, ale... My to będziemy robić, wiecie, akwarium, a nie jezioro jakieś, więc powinienem to zabudować, ale póki co okej, zostawię to. Wolę zabudować po prostu takie dziurska, które są stuprocentowo do wywalenia po prostu. No nie tak jak ta jakaś dziura, nie wiadomo po co ona w ogóle tutaj powstała. Nie wiem, o co jej chodziło, nie wiem, co autor miał na myśli, ale powinien się zastanowić następnym razem, kiedy taką dziurę będzie po prostu tworzył. A tutaj możemy wyrównać to w taki sposób po prostu. Pyk, 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 tutaj sobie tego troszeczkę rozwalimy. Okej, gitara, siemano. Siemano, kolano. Tutaj też zrobimy sobie o tak. Spoko, dobra, Maciuch. Nie ma co się tym stresować. Tutaj te jeziorka też są git. Na wszelkie, chciałem po prostu to wyrównać, żeby nie było takich dziur, które wiecie, wpadają cię po prostu do jakiejś jaskini. Więc jak widzicie, moi drodzy, rozwalę jeszcze te liście, które nie wiadomo dlaczego się nie rozwaliły. Może to był jakiś błąd, a może nie. Może tutaj po prostu ktoś to raczej postawił, no nie? Raczej to wygląda, jakby ktoś te liście tutaj postawił. Więc mamy już rozpoczętą budowę naszego gigantycznego zoo. Teraz to, co muszę zrobić, to oczywiście pogadać z Elvisem, żeby on mi w tym pomógł, bo on nie tylko, słuchajcie, ma wizję na to, znaczy on jeszcze o tym nie wie, więc raczej wizji na to dokładnie nie ma, ale on dysponuje taką, wiecie, po prostu doświadczeniem w tym. No i jest w tym mega, mega szybki, bo on nie musi się zastanawiać, jakiego tutaj materiału użyć, co w jaki sposób ustawić i wybudować, tylko on to po prostu czuje, więc Elvisowi pewnie będę musiał zapłacić, czyli
czyli tak, wracamy na milionowice i ci, co pamiętają wielki dług maciocha u Elvisa, no to on nie został spłacony. Elviso na pewno o tym nie zapomniał, ja zdążyłem już zapomnieć, a teraz sobie przypomniałem i chyba będzie trzeba go troszeczkę powiększyć, ale spokojnie, spokojnie, ja z Elviskiem się dogadam. Tak czy inaczej, na pewno dojdziemy do porozumienia. Więc zaczniemy po prostu już w najbliższych dniach, mam nadzieję, że jutro, sprowadzać pierwsze zwierzęta. No bo serio, tutaj nie ma na co czekać. Mamy bardzo dużo zwierząt dostępnych tutaj w milionowicach. Tak jak mówiłem, kangury, bizony i tak dalej. I to po prostu trzeba, słuchajcie, wykorzystać, że one tutaj są, bo nie wiadomo, kiedy one nam znikną. Dobra, robimy w takim razie coś takiego. Tutaj ile mam? Jedna tabliczka tylko? Ej nie, to jest młot! Ej lol, to jak się robi tabliczki teraz? Ej lol, a nie, dobra, to się... O, wow! W taki sam sposób się robi demową tabliczkę i się robi wooden warhammer, czyli po prostu taki, wiecie, młot. Ej, dobra, ja chcę to zrobić, ja chcę to zrobić, jak to wygląda? Jaka jazda, patrzcie. Wow, dobra, trochę przypomina siekierę, bo patrzcie, siekiera wygląda w ten sposób, a to wygląda w ten sposób, troszeczkę przypomina i to rozumiem, że jest do czego. Nie mam pojęcia do czego to jest. To tak samo kopię. Ej, lol, dobra, fajne, fajne. Jak zrobimy to diamentowe, wtedy będzie można sprawdzić, bo to zadaje, patrzcie, obrażenia 11. Ej, lol, to zadaje więcej obrażeń niż żelazny miecz. Obrażeń 6, szybkość ataku 1,6, a to ma szybkość ataku 0,7, czyli ponad dwa razy wolniejszą, ale zadaje prawie dwa razy większe obrażenia niż żelazny miecz, czyli to diamentowe by było strasznie mocne, ale oczywiście mega wolne. Nawet jest napisany efekt slow i widzę, że się dosyć szybko zużywa, ale to pewnie dlatego, że drewniane. Tak czy siak, moi drodzy, przechodzimy do robienia tabliczek, 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 tabliczek. Bo one nam się przydadzą, ja tutaj... Nie, nie! Znowu zrobiłem tego Warhammera, ja cię kręcę. Dobra, dobra, widzę, że tego drewna więcej w takim razie mi się przyda. Z tego możemy zrobić patyki, to już wiem. Więc robimy ciach i teraz nie! Nie klikam tego. Pyk, pyk. Ej, halo. Halo, co to miało być? Dobra, zabieramy 6 tabliczek. I jest gitarka, siemanko. W takim razie, podpisujemy, musimy to wszędzie podpisać, że, okej, tu powstaje... Nie, nie, coś mnie atakuje. Co? Elviso! Elviso! Elviso wyczuł, że będę potrzebował jego pomocy i przyszedł do mnie. Patrzcie, wyrzucę mu nawet młot, wyrzucę mu nawet pieniądze, żeby wiedział, że już mam interes do niego. Siemano, siemano, kolano. Dobra, słuchajcie, to w takim razie napiszemy to przy nim. Patrzcie, tu... Maciuch P.O. wystaje. Wielkie zo maciocha. Let's go! Tu powstaje wielkie zo maciocha. A, on chce pisać. Masz tabliczkę. Masz tabliczkę, mordeczko. Słuchajcie, no tego to się nie spodziewałem, że Elviso tutaj przyjdzie. Pewnie będzie... pewnie będzie się pruł. Pewnie będzie, wiecie, zawracał dupkę. Więcej maciocha na Bedwars Elo. Więcej maciocha na Bedwars Elo. Okej, to była pozytywna wiadomość. W sensie, myślałem, że powie coś typu będzie mi śmierdziało owczym łajnem w moim zamku. Ale był bardzo uprzejmy. Dobra, więc w takim razie muszę napisać jeszcze kilka takich tabliczek, żeby z każdej strony było wiadomo, że tu powstaje wielkie zo maciocha. Let's go, moi drodzy. Tak to ma właśnie wyglądać. I jeszcze jedna taka tabliczka. Tu powstaje wielkie zo maciocha. Okej, alright, that's fine. Okej, mamy emu, dobrze, że one się nigdzie nie ruszają. Wiecie, dlaczego one się nigdzie nie ruszają? Bo one nie mogą się doczekać tego. Ej, ciekawe, czy na emu można, słuchajcie, jeździć. Dobra, tu powstaje wielkie zo maciocha. Dobra, myślę, że takie tabliczki wystarczą, bo idziesz od tej strony i ewidentnie jest oznakowanie. Jeżeli nie przeczytasz oznakowania, to jest po prostu twój problem. Tutaj mamy kolejny znak i tutaj mamy kolejny znak i tam mamy kolejny znak, więc mega, mega cool. Moi drodzy, jeszcze na koniec bardzo ważna informacja. Patrzcie, tutaj mamy mnóstwo skrzynek. Oczywiście to były moje skrzynki robocze i okazuje się, że one wszystkie są pełne. Patrzcie, że ja mam tutaj naprawdę spoko itemy, ale patrzcie na te skrzynie. My jesteśmy strasznie bogaci. Mamy TNT,
mamy nawet koksa, mamy, słuchajcie, nawet elytrę, ej, co tu się dzieje? Mamy nawet neteryt, więc my mamy czym Elvisowi zapłacić. Nie wiem, czy reszta chłopaków też ma takie itemy, no bo nie wiem po prostu, czy im się zachowały. Jeżeli mi się zachowały, to spodziewam się, że im także powinny, ale tego nie wiem, tak czy siak. Mamy bardzo dużo fajnych rzeczy, patrzcie, wydajność 3, szczęście, a nie, szczęścia to właśnie dlatego on tutaj był, żeby go nie używać. Tak czy siak, nie muszę już korzystać z drewnianej łopaty, tylko po prostu będziemy mogli lecieć, a co więcej, tutaj gdzieś powinny być liny, nie wiem dokładnie w której skrzyni, ale na pewno gdzieś tutaj się znajdują, więc moi drodzy, przy tym pięknym widoku zachodzącego słońca nad milionowicami chcę się z wami pożegnać, ale pamiętajcie koniecznie o subskrypcji, bo zaczynamy największy projekt w mojej historii, jeżeli chodzi o milionowice, to będzie na pewno dużo większe niż Góra Maciocha, to będzie dużo większe niż Macioch Tower. Macioch Tower, no, jest małe, ale jakie budowałem, to było akurat największym wieżowcem, więc wiecie, o co chodzi. To będzie coś gigantycznego, stąd będziemy mogli na to sobie spoglądać i już jutro będziemy sprowadzać zwierzęta, już jutro będziemy budować, więc zostaw suba, nie bądź parowa, będzie gituwa, zostaw komentarz, jeżeli chcesz dostać serduszko, zostaw komentarz, jeżeli chcesz dostać serduszko, bo ja je zostawiam i oczywiście łapka w górę, jeżeli cieszysz się na powrót milionowic i na powrót Zomaciocha. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!